Na początku programu o tym wspominaliśmy, później też już pokazywaliśmy zdjęcia o Pawle Królikowskim. Odszedł do nas wspaniały kolega, przyjaciel, aktor, ojciec w wieku 58 lat. Zdecydowanie za wcześnie, co podkreślamy dzisiaj. Mhm. Już podkreślaliśmy parokrotnie. Popatrzmy na materiał filmowy. Po długiej chorobie zmarł Paweł Królikowski. Był aktorem filmowym, telewizyjnym, teatralnym, dubbingowym oraz prezesem Związku Artystów Scen Polskich. Debiutował w 1984 roku rolą chuligana w filmie dla dzieci i młodzieży Dzień Kolibra w reżyserii Ryszarda Rydzewskiego. Widzowie pokochali Królikowskiego za role serialowe. Grał m.in. nieugiętego policjanta Igora Rosłonia w serialu kryminalnym Pitbull czy charyzmatycznego, pełnego energii lekarza-onkologa profesora Sławomira Starzyńskiego w telenoweli Na dobre i na złe. Największą popularność zyskał przede wszystkim wcielając się w Kusego w serialu Rancho. Za tę rolę otrzymał w 2007 roku nagrodę Melonik dla najlepszego aktora komediowego na Festiwalu Dobrego Humoru w Gdańsku. W 2018 roku Paweł Królikowski otrzymał odznaczenie brązowy medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Miał 58 lat. Pamiętałem o wszystkim na co dzień, z prostych rzeczy złożony świat. Niepogodę polubiłem na zgodę, na niezgodę pogodę mam. Cóż to był za człowiek? Dobry przede wszystkim. Dobry i człowiek. Z tego, co słyszymy i czytamy też w komentarzach i w różnych postach gwiazd, osób, które pracowały z nim, był człowiekiem, który miał sobie energię taką inną, szczerą. Był swoistego rodzaju liderem. Ja też nie ukrywam, że znam Antka bardzo dobrze, więc tutaj wielkie kondolencje i współczucia wyrazy dla całej rodziny pana Królikowskiego. Są z nami przyjaciele. Olga Bończyk, aktorka. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Ryszard Rębiszewski, prezes Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich i Edyta Jungowska, aktorka. W zasadzie my tutaj podkreślamy, mówimy właściwie za was trochę, przepraszamy, jakim był człowiekiem, ale powiedzcie wy, jaki był Paweł. Ja Pawła znam 30 parę lat na pewno. Na pewno znamy się jeszcze z czasów wrocławskich, kiedy Paweł stawiał swoje pierwsze kroki w telewizji, a my razem z nim, bo jeśli pamiętamy wszyscy, był twórcą truskawkowego studia, gdzie Jacek Bończyk i wielu, i Konrad Imiela, Mariusz Kilian, no wielu, wielu młodych wówczas studentów albo świeżo upieczonych już magistrów szkoły dramatycznej, stawiał kroki razem, te pierwsze. Paweł oczywiście reżyserował, wymyślał, pisał teksty, ale też myśmy pisali muzykę na zmianę, występowaliśmy w jego teledyskach, podrzucaliśmy mu pomysły. Rzeczywiście tamten czas był niezwykle cudowny, był niezwykle kreatywny. Myśmy mieli takie poczucie, że my zmieniamy w ogóle telewizję, pierwsze blue boxy, no w ogóle jakiś, tam był wtedy szał. Myśmy żyli tym, ta telewizja dla nas była totalnie otwarta i myśmy rzeczywiście, no byliśmy dzieciakami, dopiero co po studiach, albo jeszcze studiowaliśmy i to był taki czas, że Paweł nas rozpalał w swoich pomysłach i pozwalał realizować czasem kompletnie szalone jakieś wizje. I to wszystko się działo. Telewizja dla nas była totalnie otwarta, ta wrocławska wówczas, bo to wszystko działo się we Wrocławiu. I to rzeczywiście ja z tamtego czasu pamiętam, że Paweł nas wszystkich jakoś niezwykle rozpalił i pozwolił wierzyć w to, że wszystko jest możliwe. Jeśli masz fajny pomysł i masz energię i chce ci się, to po prostu wszystko jest możliwe. Taki był Paweł. Był inspirujący, nie? Tak, bo to bardzo. Jakby tak, bardzo. Ja myślę, że właśnie dlatego, że był taki inspirujący, miał taki dobry kontakt ze wszystkimi, został zgłoszony zresztą przeze mnie, bo ja akurat jego kandydaturę zgłosiłem, na prezesa Związku Artystów Scen Polskich, bo uważałem, że jest osobą, która jest rozpoznawalna, jest osobą, która może rozmawiać z władzą w naszych sprawach, w sprawach artystów, ale jednocześnie jako prezes Związku Artystów Scen Polskich był również przewodniczącym Rady Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich i bardzo zaangażował się w tę pracę, bardzo promował Dom Aktora Weterana w Skolimowie. Dodam tutaj, że właśnie ostatnio nakręciliśmy taki klip. To kilka dni przed pójściem do szpitala przecież go tak, nakręcił. Przed jego pójściem właśnie do szpitala i w tym klipie między innymi Olga Bończyk też, Małgorzata Kożuchowska, no wielu, wielu aktorów i aktorek znanych wzięło udział charytatywnie, aby wspomóc ten Dom Aktora poprzez teraz ten okres 1%. I to był chyba
Tak podejrzewam. Ostatni moment, kiedy Paweł Królikowski razem z Małgosią Ostrowską-Królikowską pokazał się właśnie tam na ekranie. To mogą państwo zobaczyć. Jest taki dom wspaniały. Ten klip Marcin Nierubiec napisał muzykę, a Marek Dutkiewicz napisał tekst. I proszę pamiętać o tym, że Paweł doceniał to, że artysta najpierw jest podziwiany, lubiany, ale przychodzi taki moment, że jest samotny. Skończyła się ta jego popularność. No i wtedy właśnie jest ten z Kolimów. Ale jednocześnie wydaje mi się, że kiedy Paweł został prezesem, uważał, że znani artyści, którym się dobrze powodzi, którzy mają pracę, mają pieniądze, powinni wspierać tych, którzy są młodzi, którzy jeszcze stawiają swoje pierwsze kroki, bo ci kiedyś, później będą wspierali tych młodszych. Tak jest na świecie. I on to chciał wprowadzić do tutaj u nas w Polsce, do ZASP-u. Też ja bym chciała cofnąć się jeszcze trochę, kiedy ja po raz pierwszy spotkałam Pawła. Było to przy serialu Ja wam pokażę. Grał takiego mocnego redaktora gazety. Wiadomo, że w gazecie wszystko na ostatnią chwilę. No, Paweł był szalenie zdolnym aktorem. Miał taką ogromną rozpiętość. Potrafił grać ciepłego faceta jak Kusego, prawda? Ale potrafił być też niezłym skurczysynem. I tutaj w tej postaci był takim facetem, który po prostu musiał wszystkich trzymać taką silną ręką. No i pamiętam, była taka scena, my aktorzy, z reguły się mówi, że pies i zwierzęta i dzieci to są najwięksi wrogowie przed kamerą, tak, na planie. No i mieliśmy taką scenę z takim malutkim dzieckiem statystującym, moim zdaniem niepełny roczek to dziecko miało. No i przychodzi koleżanka, która mówi, że dziecko chore, i Paweł nagle, łamiąc wszelkie stereotypy właśnie o tym myśleniu, że dziecko to największy wróg, złapał to dziecko i całą scenę zagrał z tym dzieckiem. To dziecko tutaj ochrzanią tą panią redaktorkę, a dziecko było kompletnie zafascynowane i tak to robił, że to dziecko w ogóle nie czuło, że on tutaj kogoś ochrzania i ma w ogóle do kogoś pretensje. I mało tego, kończył się klaps, słuchajcie, a on nadal trzymał. Mówicie, słuchajcie, cisza ma planie, robimy to, bo za chwilę się zacznie ryk, będziemy mieli godzinę przerwy, godzinę uspokajania. Doświadczony ojciec przez cały czas, słuchajcie, trzymał to dziecko, ileś było dubli, był wspaniały. Jednocześnie... Ale wiesz, on był wspaniałym ojcem, wspaniałym kolegą. Znaczy, ja go dobrze nie znałem, zrobiliśmy tylko jeden serial, Wrzuć na luz, ale tu jak przychodził do pytania na śniadanie, siadał na kanapach, miał też takie fajne poczucie, no pięknie tu u was, pięknie. To widać, jak wszyscy w ogóle opowiadacie właśnie. I wiesz, ale zawsze zadawał jakieś takie pytanie... A jak się czujesz? Wszystko dobrze? Tak. Ale ja czułem, że to pytanie nie jest en passant tak przy okazji. Jego naprawdę interesowało. Słabo mnie znał. Interesował go jakieś nas. Ale potrafił z każdej niedogodności zrobić walor. Mówi, Edytka, ale co ci to przeszkadza? Popatrz, zrobimy to tak i tak. Trzeba było być bardzo czujnym, grając z nim scenę, bo on w każdej chwili mógł coś wywinąć. Ale był życzliwy. Wiesz? Mnie bardzo życzliwy. Był życzliwy na planie. To jakby jako jeden z nielicznych aktorów uwielbiał mówić dobrze o kolegach. Tak. Uwielbiał prawić komplementy. Tak, słuchajcie, on oczywiście miał takie reżyserskie takie umiejętności. No, pisał, wiadomo, mówiliśmy o tym, tak, więc widział szerzej. No, na przykład pamiętam, że on bardzo skracał dystans. Potrafił być naprawdę wprost i po prostu między oczy powiedzieć coś o jakiejś fuszerce aktorskiej, czy tam, że ktoś w ogóle naprawdę dał po prostu ciała, ale też potrafił zadzwonić w późną nocą i wiesz, mówić o tym, że jak wspaniale na przykład zagrałam, coś zrobiłam, jakąś małą rulkę, o której już zapomniałam. Ale jeszcze jedną rzecz powiem, dodam, bo wiem, ale póki mamy czas, że był też wspaniałym kolegą, słuchajcie, potrafił rozmawiać o takich normalnych tematach, jaki samochód wziąć, czego, żeby nie przepłacić, co mi jest potrzebne, o zwyczajnych był sprawach po prostu wspaniałym człowiekiem. Życiowym. Dokładnie. I to jest najlepsza. Ale powiedzmy jeszcze jedno. Był wizjonerem, który potrafił
potrafił te swoje pomysły wcielić w życie. Chciał zrobić, nagrać swoje piosenki na płycie, nagrał. Chciał zrobić festiwal w Kudowie Zdrój, zrobił. Chciał uczestniczyć 10 lat w takiej akcji pomocy zwierzętom, uczestniczył. Naprawdę. Dziękujemy. Wspaniały, cudowny. Dziękujemy serdecznie. Też napisy idą, zobaczcie, już tak, napisy się kończy program. Dziękujemy, że przyszliście do nas i piękne wspomnienie. Widać, Pawle, że to był człowiek, wszystko, który kochany. Rzeczywiście wzbudzał będziemy takie pozytywne emocje. Już tęsknimy. Tak. Olga w ogóle mówi w czasie teraźniejszym cały czas. Oczywiście. Dziękujemy oczywiście. Pięknie. Do widzenia Państwu. Dziękujemy serdecznie za dzisiaj.